Witajcie w kolejnym odcinku. Odcinku, który jest bardzo ważny, ponieważ wyjątkowo zacząłem w kuchni, bo jest za 6:10, a już za chwilę wyruszam, żeby odebrać auto, a właściwie większe jednocześnie. Jakie to będzie auto i po co mi ono będzie, to zobaczycie już niedługo. Oglądajcie. Proszę Państwa, to nowy nabytek. Mam nadzieję, że coś będzie widać. Pali z pierwszego. Tu jest dwulitrówka z Celiki szóstki. I dlatego jest mi to auto potrzebne. Samo auto ma dużo jakichś takich rzeczy typu szpachla błażąca czy coś, więc karoseria jest do bani, ale mechanicznie jest podobno ok. Mało za niego zapłaciłem i mam nadzieję, że dzięki temu spełni jedno z moich marzeń. Trochę gratów się odzyska, się doposaży, się powymienia. U mnie bardzo słabo, jest mocno zużyty pas, tu się zwija lepiej chociażby. Kierownica jest w miarę jakimś fajnym stanie. I inne tam gadżety. Uszczelki są w bardzo dobrym stanie w porównaniu u mnie. Znacznie lepiej to wygląda, więc uszczelki na pewno pójdą na podmiankę. Na pewno przynajmniej ta górna. Czy ta górna część, bo u mnie to jest bardzo słabo z tym. A tu jest fajnie. To raczej nie pełny odcinek, a taki szybciutki update, żeby pokazać, że coś się będzie działo. Jak tylko będę miał chwilę czasu, będziemy ten silnik rozbierać na części pierwsze, naprawiać, modyfikować pewnie też trochę. Ja się bardzo cieszę, bo bardzo długo na to im przyszło czekać, ale w końcu się udało. Spełniajcie swoje motoryzacyjne marzenia. Subskrybujcie. Do następnego razu. Cześć!